Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy przedstawienie postaci widzów. Bardzo wam się spodobała ta seria, pierwszy odcinek z tej takiej wznowionej serii jakby wleciał chyba, nie wiem, z tydzień temu powiedzmy około. No i tak jak mówię, bardzo dużo pozytywnych opinii, więc lecimy za ciosem i nagrywamy kolejny odcinek. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół i klikajcie. Możecie zostawić suba dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, możecie pisać komentarze, to już bardziej na koniec filmu, która postać wam się najbardziej spodobała z tych wszystkich dzisiaj przedstawionych. No i oczywiście możecie również wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I okej, na wstępie, jak w ogóle się dostać do tego przedstawienia? Po pierwsze, musicie być u mnie na Discordzie. Jest tam kanał Boty. Na kanale Boty są przypięte wiadomości i mamy tam przypiętą wiadomość od bota Apli. Wybieracie w tej wiadomości, tam macie do wyboru taką zakładeczkę, wybieracie przedstawienie, no i po prostu odpowiadacie na kilka pytań bota odnośnie waszej postaci. Tam wiadomo, nick, serwer i tak dalej, i tak dalej. No i ja dostaję takie zgłoszenie i mogę je przyjąć albo odrzucić. Jeżeli jesteście subskrybentem na Twitchu albo wspierającym na YouTubie, to możecie mi podesłać jakąkolwiek postać z jakimkolwiek levelem. Dlatego też nieraz będą postacie z poniżej 400 levelem, dlatego właśnie, że dana osoba jest albo subem na Twitchu, albo wspierającym. Natomiast jeżeli jesteście, nie należycie do tego grona, a może w ten sposób, to po prostu musi wasza postać mieć minimum 400 poziom. Chcę uniknąć spamu jakimiś tam postaciami z niskim levelem i tak dalej, więc po prostu jest jak jest. No i okej, jeżeli chodzi w ogóle o to, jakie opinie pod poprzednim odcinkiem, to też się na początku odniosę. Po pierwsze, ten odcinek jest nagrywany 8 czerwca, wleci chyba 10 czerwca, ja to nagrywam z takim lekkim wyprzedzeniem, wiadomo, to jeszcze trzeba pociąć, zmontować i tak dalej, więc tutaj 2 dni różnicy może być, jeżeli chodzi o to, co pokazuję dzisiaj, a co wy zobaczycie na YouTubie, no ale 2 dni to wiadomo, nie jest tam jakoś nie wiadomo ile, jeżeli chodzi o postacie. To pierwsza sprawa, druga sprawa, dużo osób mi pisało, żeby też brać od was screeny jakiś tam, nie wiem, twierdz, pupili i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że my w ostatnim odcinku przedstawialiśmy chyba jakieś 12 postaci i zeszło nam z tym około, nie wiem, no pół godziny odcinek trwał, nie? Jakby nie patrzeć i to tam jeszcze dużo rzeczy wyciąłem i tak dalej, więc no ten odcinek był o wiele dłuższy. Ja go nagrałem tam powiedzmy około 45 minut. Także jednak jakbym jeszcze miał dorzucać do tego jakieś twierdze, pupile i inne tego typu rzeczy, to zeszłoby nam o wiele dłużej. Tu mamy pokazać głównie postać. Wiadomo, że takie rzeczy jak właśnie twierdza, pupile i tak dalej zgrywają się na to, jak postać generalnie wygląda, na jej level, na jej tutaj statystyki i tak dalej. Więc jednak mimo wszystko to sobie daruję, no ale będę tu zerkał jeszcze może na jakieś ulepszenia u Kowala, jak to wygląda, może tam ewentualnie na jakieś klejnociki będę wam pokazywał, żeby po prostu coś tam więcej przedstawiać, o może w ten sposób. No i okej, myślę, że możemy zaczynać, lecimy. Pierwsza postać, jest to serwer 55 międzynarodowy, Osiak, subskrybent z Twitcha, dlatego taki level, to już tak jak mówię, nie będę powtarzał. No i okej, Osiak ma tutaj prawie 85% klasera, co jak na ten level jest bardzo dobrym wynikiem, tak szczerze, i akurat do klaser nie ma co się przyczepić. Jeżeli chodzi o boki, to mamy po 1010, szczęścia 1150, HP mamy prawie 2100, no i tutaj zręczności 2300, więc powiem wam szczerze, że ja bym chyba bardzo podobnie rozwijał na tym etapie zwiadowcę, jeżeli bym grał, więc totalnie nie ma do czego się przyczepić, klaserek na ładnym poziomie. Aha, i tutaj w ogóle informacje od Osiaka, bo to też jest istotne, napisał, że gra eko, to po pierwsze, a po drugie dodatkowe informacje napisał, że pozdrawia, również oczywiście Osiaka pozdrawiamy. No i właśnie tu w ogóle widzę, że mu czarny gemik już poleciał, dopiero co zrobiliśmy pierwszą salkę 15, w sensie ja zrobiłem, więc tutaj fajnie, że już komuś lecą te czarne gemiki. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi stricte o postać, to nie ma totalnie do czego się przyczepić. Tutaj mamy jakieś osiągnięcia powiedzmy levelowe wpisane i daty, mamy salkę rycerską peta, no ale generalnie postać bardzo w porządku, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 25 polski, Konrad, jak widzimy gra magiem, prawie 450 level. No i tutaj ta postać będzie brana bardziej przeze mnie z przymrużeniem oka, bo z tego co widzę, Konrad tutaj sobie gra bardziej for fun, aniżeli żeby tam jakoś, nie wiem, jak najmocniej tą postać rozwijać, chociaż i tak jest w top 60 tego serwera, więc to jest bardzo fajny wynik. Konrad napisał po pierwsze, że gra free to play, a po drugie, że konto ma prawie 8 lat, uzbierane 250 grzybów, pozostaje 750 kupiony pakiet i wszystko poszło na ramkę, czyli no faktycznie można powiedzieć, że gra free to play, jeżeli za każdego kupionego grzyba, w sensie
się każdego grzyba, którego kupił, wydał tutaj na rameczkę, no to faktycznie nie pomaga to za bardzo w grze, tylko wygląda, powiedzmy, jakoś tam w miarę, więc tak jak mówię, no tutaj Konrad raczej się bawi, tak więc przez taki pryzmat będziemy tą jego postać oceniać, no ale i tak, z tego co widzę, klaserek 99,10%, więc raczej git jak na taki level, więc tutaj też klaser ok. Jeżeli chodzi o statystyki, to tak, mamy po 2800 boki z tego co widzę, 12,5 tysiąca inteligencji, 7,5 tysiąca HP, więc powiedzmy, że ten rozstrzał między intą a HP w miarę ok, szczęścia 2, prawie 400, także no wiadomo, postać ma 8 lat, więc jeszcze nie było czarnych gemów czy coś, także się tu nie będę czepiał, jeżeli chodzi o te boki i szczęście, tylko te statystyki, no ty tutaj na pewno grasz jakoś for fun, na pewno tam sobie raz wejdziesz na to konto, raz nie wejdziesz, więc przynajmniej tak zgaduję, no ale tutaj te statystyki zdecydowanie jak na konto 8-letnie chyba są troszeczkę za małe, biorąc pod uwagę, że ja na przykład gram na swoim magu prawie rok, no i mam w tym momencie 12 tysięcy inteligencji i chyba tam z 4,5 albo niecałe 5 tysięcy HP, no to jednak mimo wszystko ty grając tutaj właśnie już tyle lat, no to powinieneś mieć tych statystyk więcej, więc albo gdzieś zgubiłeś golda, albo po prostu nie grałeś, no ale postać jak najbardziej ok, tu widzimy, że itemki ulepszone razy 8 i broń razy 10, więc też nie ma do czego się za bardzo przyczepić, mamy tutaj inne konta, jakieś mamy top ranking 57, tak więc no git, nie? Tak naprawdę git, jak na to, że postać jest, tak jak mówię, for fun, to niczego się nie czepiam i lecimy po prostu dalej. Kolejna postać, serwer 45 międzynarodowy, War Duke, chyba tak powinienem ten nickname przeczytać, no i powiem wam, że postać naprawdę, naprawdę świetna, zaraz tu wam przeczytam opis, no ale mamy top 13 serwera 45 międzynarodowego, to już nie są przelewki, bo jednak 45, wiadomo, okrągłe serwery cieszą się większą popularnością, więc tutaj no zdecydowanie ten widz osiągnął naprawdę, naprawdę bardzo dużo, a ten serwer nie jest jeszcze jakiś wcale stary, no ale okej, jeżeli chodzi o jego opis, to po pierwsze styl gry eko, natomiast dodatkowe informacje, pierwsza postać po latach stworzona w niedzielę, praktycznie po weekendzie otwarcia, co ciekawe, byłoby znacznie lepiej, ale na początku bawiłem się we własną gildię i w sumie powoli ogarniałem grę, przez co odstaję trochę od topki, ale powoli do przodu, postać rozwijana niemal od samego początku na podstawie twoich filmów od 2020 roku, za co wielkie dzięki. To jest, mi powiem ci, bardzo, bardzo miło takie coś czytać, takie coś słyszeć, powiedzmy, no bo jednak patrząc na tą twoją postać, zwłaszcza, że tutaj sam wspomniałeś, że na początku jakieś tam błędy robiłeś i tak dalej, no to tak jak mówiłem, sorry, że tak w ogóle zerkam na drugi monitor, ale mam tutaj tego Discorda i te wasze zgłoszenia i tak sobie zerkam, czy wszystko na pewno powiedziałem, no ale tak jak mówię, jest mi bardzo miło coś takiego czytać od ciebie, no i patrząc na twoją postać, tak jak wspomniałeś, że tam jakieś na początku błędy, dopiero co się uczyłeś i tak dalej, no to mając w tym momencie prawie top 10 tak mocnego serwera, no to jednak gratuluję, po prostu gratuluję, zwłaszcza, że napisałeś, że grasz eko, no a tutaj pewnie ścisła topka, no to są mocni grzybiarze, no ale dobra, jeżeli chodzi o tego twojego wojownika, to tak, klaserka masz 99,30%, jak najbardziej git, nie ma co się przyczepić, tutaj mamy siły 17400, HP 12000, boczki masz z tego co widzę po 1600, no i tutaj 1614 szczęścia, więc boków i szczęścia już bym nie ruszał, mniej więcej na takim poziomie, na jakim ja zostawiam, ty zostawiłeś, więc jak najbardziej git, no i tutaj ja w tym momencie na twoim miejscu bym leciał do 18000 siły w podstawie i może do HP bym potem podbił do około 15000, to też zależy, bo tutaj z tego co widzę, masz w tej topce jakiegoś tam zwiadowcę, maga, jakiś zabójca jest, no ale tutaj też sporo klas na siłę, tu wiadomo, jakiś berek, paladyn, jakiś wojownik drugi i tak dalej, no ale w każdym razie pewnie wiesz, że jeżeli walczysz głównie z klasami, co mają tą samą, ten sam główny atrybut, czyli siłę w twoim przypadku, no to lepiej mieć tej siły więcej, no jak będziesz tutaj walczył o topkę z kimś, z jakąś inną klasą, z innym głównym atrybutem, no to ten wojownik 1 do 1 bardziej odda, no ale to już zależy, jak tam się serwer z czasem rozwinie, no i dobra. Jeżeli chodzi o opis, to tutaj mamy, że dołączyłeś 29 listopada 2020, a to a no tak, bo to jest W45, dobra, to nieważne, mamy aura 37, kopalnia gemów 34, kopalnia złota 28, mamy elevator, gdzie doszedłeś, no i pozdro dla neutrala i społeczności, również cię pozdrawiam, bardzo dziękuję za miłe słowa raz jeszcze, no i po prostu lecimy dalej, nie ma tutaj totalnie co się przyczepić, postać, powiem ci, że bardzo, bardzo dobra, jeszcze na takim serwerku, zazdroszczę, po prostu zazdroszczę, gratuluję i lecimy dalej. Aha, i tutaj jeszcze chyba nie pokazałem, jak
ekwipunku, jeżeli chodzi o tego wojownika. No to jak widzimy, mamy około takie ulepszenia razy 13, jakieś razy 14, plus minus, więc również okej, nie? Teraz bym się na twoim miejscu starał tutaj podbić te itemki, co są razy 13 do razy 14 po prostu. No i tak mniej więcej na jednym poziomie to wszystko sobie trzymał, potem na przykład jakąś broń do razy 15, no ale generalnie tutaj również nie ma do czego się przyczepić. No i dobra, teraz już na 100% możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 39, międzynarodowy Koldek Maguś, prawie 430 level, no i zobaczmy, jak on sobie tutaj radzi. Jeżeli chodzi o opis tej postaci, to mamy styl gry Eco i dopisał, że miała być gra free to play, ale zdarzyło mi się kilka razy kupić grzybki. Od założenia postaci zdarzyło mi się dwa razy nie wejść na grę, więc straciłem dwa levele, tu chyba chodzi o kalendarz. No i od 424 levela gram na golda. Nie wiem, czy to jest ok, w sensie na pewno nie wyjdziesz na tym jakoś źle, ale ja bym się jeszcze może jednak troszkę wstrzymał przez to, jak ta gra teraz wygląda i może na jakimś późniejszym na tego golda przeskoczył. No ale to wiadomo, kwestia indywidualna, jak tutaj wolisz sobie te statystyki generować od już dość niskiego levela jak najlepsze, no to spoko. Tutaj każdy tam gra jak uważa. No i dobra, co mi nie pasuje, to to, że powiedziałeś, że grasz Eco, czyli no Eco to jest wiadomo, minimum Gryfosmog, czyli tutaj wierzchowiec 50% i 3 paski. No a patrząc na ciebie, to tak, serwer 39 międzynarodowy, grasz tutaj sobie na wierzchowcu 30%, więc nie wiem, czy ty jak po prostu kupisz grzyby, to grasz Eco, a w tym momencie na przykład nie masz ich kupionych, to grasz free to play, nie mam totalnie pojęcia, możesz dopisać, jeżeli oglądasz. No i tu tak samo wydaje mi się, że postać powinna być mocniejsza, nawet jakbyś grał faktycznie to Eco, czyli te trzy paski od startu do teraz, no to jednak na pewno byś miał tą postać wyżej w rankingu i byłaby ona mocniejsza. No ale dobra, tu już się nie będę zastanawiał, klasera prawie 99%, więc raczej git, raczej nie ma co się czepiać. Tu mamy boki po prawie 2000, szczęścia 2100, no to jak dla mnie wiadomo, troszkę przesadzone, ale niech będzie, to jeszcze nie jest, nie ma tragedii. Prawie 11 tysięcy inteligencji i prawie 4400 HP, no to powiedzmy, że też te statystyki takie ok, rozbite jak na maga. No i dobra, co tutaj mamy? Tu mamy kiedy start. No właśnie, no zacząłeś 29 lutego 2020, czyli już minęły 2 lata i kilka miesięcy, więc jakbyś grał Eco, no to na pewno miałbyś wyższy ten poziom, ale możesz to, tak jak mówię, w komentarzu sprecyzować. Jeżeli chodzi o itemki, to tutaj widzę, że ulepszone około razy 8, razy 9, więc też git. Raczej nie ma do czego się przyczepić, tak to po prostu wygląda. No i dobra, tak naprawdę wszystko w miarę ok, jednak bardziej myślę, że grasz tutaj bardziej free to play niż Eco. O, może w ten sposób, może Eco grasz tam raz na jakiś czas, ale bardziej powiedziałbym, że free to play. No ale tak jak mówię, nie ma co się czepiać i lecimy dalej. Kolejna postać, Burning Cherry, serwer 35 międzynarodowy, czyli mój serwer, na którym kiedyś tam grałem. Kto ogląda kanał od początków, tak naprawdę ten będzie moją postać kojarzył. Burning Cherry gra tutaj magiem, więc kolejny mag dzisiaj, w ogóle coś dużo tych magów się trafia. No i okej, napisał, że gra free to play i dopisał: postać grana regularnie od listopada 2019, co warto zaznaczyć, serwer ten wychodził, jak się nie mylę, w sierpniu 2019, więc tutaj zaczął troszkę później. Z początku trochę niekompetentnie, dlatego jest kasa w szczęściu, kopalnia tylko na 27 i poziom postaci też trochę niższy niż by mógł być, ale teraz chyba wyszedłem na prostą. Arena zrobiona póki co na E115 na podwójnych ulepszeniach talent i potworów. No i właśnie, to warto zaznaczyć, że tutaj gra, powiedzmy, ten... no już 2,5 roku mniej więcej będzie, no ale już ma dotarł do tych maksów na arenie, więc już może te maksymalne runki dropić jako gracz free to play, co też warto zaznaczyć. No i dobra, jeżeli chodzi o ciebie, to tutaj zaraz zobaczymy sobie te statystyki. Tak jak mówię, Maguś 470 level, itemki ulepszone z tego co widzę razy 10, ale tutaj też się trafiają jakieś razy 11, boczki masz po 2800, szczęście 2,5, no to faktycznie, no troszkę tej kasy bym powiedział, że utopiłeś jednak w tych bokach i w tym szczęściu, no ale nie są to jakieś nie wiadomo jakie ilości. Zdarzali mi się ludzie, których tam oglądałem, którzy mieli po 3,5 tysiąca w bokach, a postać miała około rok, więc no to już naprawdę sporo tej kasy utopione. No ale dobra, to nieistotne. Mamy 20 tysięcy inteligencji, mamy 10 tysięcy HP, więc chyba okej. Okay. No ja bym tak w tym momencie tak się skłaniam ku temu, żeby swojego maga rozwijać mniej więcej dwa razy więcej inty od HP, co już mówiłem. Klaserka mamy 99, prawie 30%, więc jak najbardziej ok. Okej, również, no i co? I chyba tyle w zasadzie. Nie ma tutaj za bardzo do czego się przyczepić. Tutaj to w sumie nie wiem, co to jest. Może to są jakieś procenty na lochy albo coś, ale tyle lochów byś miał. No nie, możesz napisać w komentarzu, jeżeli chcesz. No ale tak generalnie, no to jak na postać free to play, to widzimy top 70 serwera. Nie ma totalnie do czego się doczepić. No i co? Myślę, że możemy lecieć dalej.
Kolejna postać, Rolnik 71, gra na serwerze 52 międzynarodowym. No i to będzie chyba pierwsza postać, do której niestety będę zmuszony się w jakimś tam sposób doczepić. Pierwsze co się rzuca w oczy, no to klaser. 73,5% powiedzmy masz tego klasera, gdzie pamiętamy Osiak, czyli pierwsza postać w tym odcinku, miała tego klasera tam około 85%, więc no tu zdecydowanie nawet ponad 10% tego klasera jeszcze możesz wycisnąć i ważne, żebyś to zrobił, no bo jednak mimo wszystko... No, tracisz bardzo dużo expa codziennie, nie? Nie mając tego klasera dociśniętego na tyle, ile możesz. Co tu w ogóle napisałeś jeszcze? Jeżeli chodzi o styl gry, to free to play. No i napisałeś, że moja pierwsza postać, na której zaczynałem grać. Dobra, więc to jest powiedzmy jakieś tam usprawiedliwienie. No i lecimy. Jeżeli chodzi o level, no to 256. Znowu maguś swoją drogą. Boczki masz po 1350 powiedzmy. Szczęścia masz prawie 1600, więc okej. Boki i szczęście zostawiłbym tak, jak są, i już nie dodawał, tak szczerze mówiąc. No i tu, inteligencji masz prawie 200, gdzie HP masz 2, prawie 300. Moim zdaniem jest to dziwne, już pomijam to, że grasz magiem, ale w ogóle każdą inną klasą wrzucić więcej w podstawy HP niż głównej statystyki, to troszkę takie dziwne. No ale tak, przede wszystkim dobij tego klasera około 10% minimum. Druga sprawa, teraz bym podbił tą inteligencję nawet na jakieś 2500 HP, już nie ruszał, więc... No po prostu plus minus około 2,5 koła tej inteligencji, no i HP na razie zostawił tak jak jest i powinno wyjść to w miarę git. No ale generalnie tak, to nie ma do czego się przyczepić. No tutaj itemki wyglądają tak, ale to jest niski level, więc nie ma co komentować za bardzo. Opis postaci sobie sprawdźmy. Mamy start, mamy setny level, 200 level. Oj, 300 level jest napisane, koniec. To nie wiem, czy planujesz na 300 levelu skończyć, czy co. No ale mówię, jak poprawisz ten klaser, jak wbijesz teraz te inty więcej, dorzucisz w nią golda, to tak naprawdę postać jak na twoją pierwszą postać, jeżeli faktycznie tak to wygląda, to będzie jak najbardziej git i możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 28 międzynarodowy, Vec, jest tutaj w top 50 tego serwera, co ciekawe. Vec napisał, że gra free to play i dopisał, że kręciłem kołem na początku serwera przez jakiś czas, plus jakąś przerwę 2-3 miesiące miałem, okej. Więc no jak na free to play, top 50 to już jest bardzo fajne osiągnięcie, no ale wiadomo, że im serwer starszy, tym po prostu gracze częściej się wysypują i na ich miejsce wchodzą nawet ci free to play, no ale tutaj nie ma co umniejszać. No i dobra, mamy klaserka ponad 99%, więc jak najbardziej git. Gry, tu wiadomo, wierzchowiec to tam bardzo nieistotne, zwiadowca prawie 470 level, boczki mamy po 2000, szczęścia 1850, no i tutaj z ręka 21500, 10 000 HP. Moim zdaniem, no już boków wiadomo bym nie dawał, szczęścia również, no i moim zdaniem troszeczkę za duży ten rozstrzał, jeżeli chodzi o główną statystykę i o HP. Masz tu zwiadowcą, a masz rozstrzał większy niż tam poprzedni magowie, co niektórzy nawet, więc no na pewno teraz bym dobił tego HP. Ile dokładnie to nie wiem, bo się jeszcze nie zastanawiałem, jakbym tutaj zwiadowcę rozbijał, no ale mimo wszystko na pewno tego HP podbić, żeby aż takiego dużego rozstrzału nie było, to wiadomo, to jest tylko moja rada, zrobisz co będziesz uważał, bo to twoja postać, no ale na twoim miejscu bym właśnie coś takiego zrobił. Jeżeli chodzi o opis, to nie ma tutaj nic ciekawego. No i itemki wyglądają tak, ulepszone razy 8, tu widzę, że broń razy 9, więc jak najbardziej git. No i co? I w zasadzie tyle, no. Jeżeli chodzi właśnie o te staty, to bym jedynie zmienił, ale tak generalnie to nie ma za bardzo się do czego doczepić. No i po raz kolejny lecimy dalej. Kolejna postać, jest to serwer 38 Polski, czyli bardzo, bardzo dobrze wam znany Koksu, który jest moim moderatorem na Twitchu, moderatorem na Discordzie, wiele osób na pewno go dobrze zna. No i Koksu się tutaj zgłosił, napisał, że styl gry grzybiarz, no i dodatkowe informacje, jakie dodał, to potężny paladyn, więc jak najbardziej jest on potężny, dlatego, że w tym momencie, zobaczcie, mamy tutaj rang 1 u Koksa, więc to w ogóle godne podziwu, że akurat na odcinek się załapało, że na tej pierwszej pozycji tego serwera jest, tylko, że no tu niestety coś nam się nie chce pokazać, czekajcie chwilę, niech to się w końcu, o dobra, teraz się pokazało. No i dobra, Koksu gra paladynem. Koksu w ogóle bardzo dobry gracz, dużo się tutaj zagłębia jakieś tam procenty, przeliczniki, inne pierdoły, których mi się osobiście nie chce jakoś tam znać, no to Koksu w tym siedzi. No ale okej, myślę, że możemy przechodzić do przedstawienia. Klaserek jak najbardziej git, tu oczywiście nie ma do czego się przyczepić, no i lecimy dalej. Boki po 2000, szczęście 1800, no to powiedzmy, że w miarę git. Ja bym wiadomo dał mniej, no ale to kwestia tam
jakichś własnych preferencji, o może w ten sposób. No i mamy 32 powiedzmy i pół tysiąca siły do 18 tysięcy HP, więc no duży bardzo rozstrzał. Nie wiem czemu aż tak poszedłeś, biorąc pod uwagę, że z tego co wiem, to tutaj się bijesz z jakimiś łowcami demonów, z jakimiś tam zwiadowcami, to na pewno ten paladyn 1 do 1 może nie, ale nawet tam więcej tego HP po prostu by oddał, aniżeli takie odbicie siły od tego HP. Może tu chcesz lecieć jak najszybciej do 100 tysięcy, no nie mam pojęcia akurat szczerze, no ale właśnie masz tu prawie dwa razy tyle siły od HP, co ja bym tak po prostu na paladynie nie rozgrywał. Paladyn jest bardzo podobny do wojownika, więc szedłbym tutaj albo 1 do 1, albo około 3000 przewagi tej siły od HP, tak jak ja tu szedłem u siebie na paladynie. No ale Koksu ma na pewno jakiś pomysł. Statystyki w Shakesie mają to do siebie, że zawsze je można poprawić i tutaj akurat zawsze w to HP można zacząć iść i po prostu dobić do tej siły, więc z tym problemu nie ma, no ale tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o itemki, to z tego co widzę ulepszone, no tak razy 13, tu jakieś razy 12, nawet razy 11 się coś trafiło, no ale są mniej więcej podobnie do siebie ulepszone, więc to jak najbardziej git. No i tu jeżeli chodzi o opis, no to mamy jakieś tam osiągnięcia. Tu w ogóle Koksu na 415 levelu przeszedł na Golda, to też jest ważna informacja dość, jeżeli chodzi o właśnie to przedstawienie. Mamy fałszywy pies neutrala, no tak, to się zgadza oczywiście. No i mamy tak naprawdę każdy level niemalże wstawiony w opis, więc tutaj sobie możecie obczaić, kiedy dobił 400, no i teraz już tu powolutku się zbliża do levela 500, więc również bardzo, bardzo fajne osiągnięcie. Koksu tutaj ładnie sobie ciśnie na tym paladynie, no i mam nadzieję, że prędzej czy później będzie top 1 tego serwera. No i tyle ode mnie, myślę, że możemy lecieć dalej. Kolejna postać jest to serwer 31 Polski, pozycja 24, polskie piwko, zwiadowca w ogóle. Zobaczmy, ponad 500 poziom, 502 dokładnie, więc bardzo, bardzo fajna postać, bardzo podobna zresztą do Koksa, co ciekawe, no ale tylko 4 levele różnicy, zaraz zobaczymy statystyki. No i właśnie, polskie piwko napisał po pierwsze, że gra free to play, to też warto odnotować, i po drugie, przez 7,5 roku istnienia postaci miałem jedną około 1,5 roczną przerwę. Od 420 poziomu gram pod Golda. O, tutaj co ciekawe, no ale wiadomo, że z przerwą, z tym free to play, to nie jest jakoś tam bardzo mierzalne, powiedzmy. No ale dobra, zwiadowca, tak jak mówię, 24 pozycja, 99,5% klasera, jak najbardziej git. No i mamy teraz tak, boczki po około 1700, więc jak najbardziej git, szczęścia też 1700 niecałe, więc również git, już bym tu oczywiście nie wrzucał. No i mamy 35,5 tysiąca zręczności do 10 tysięcy HP, no i ta sama sytuacja co u kolegi tam poprzedniego na zwiadowcy, raczej bym tutaj więcej dorzucił tego HP, może nawet do 20 tysięcy, czy tam nawet 25, no ale aż takiego rozbicia, powiedzmy, tej głównej statystyki z tym HP jako właśnie zwiadowca bym generalnie nie robił. No ale postać również, kurde, za bardzo was się nie czepiam chyba, w tym sensie, no to nie polega na tym, żeby się czepiać, ale raczej tutaj każdy te postacie ma na fajnym poziomie, więc jedyne co, to można podziwiać. Tu mamy jakieś best rank 12, mamy start, mamy 200 level, mamy 350, 300 tu, 4K, 5K, 6K, to nie wiem w sumie co to jest. 6K byśmy mieli, no to raczej to nie jest zręczność, tak myślę, chociaż może i zręczność, nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj jak najbardziej postać w porządku, a my lecimy dalej. A, jeszcze znowu zapomniałem odnośnie właśnie tutaj ulepszeń, no to też jest to takie dziwne, dlatego że masz ulepszenia razy 2 tylko i wyłącznie, nie mam pojęcia czemu, to raczej nie jest EQ dawki, to jest raczej normalne EQ takie jak nosisz na co dzień, więc tutaj na to nie zwróciłem uwagi, no ale właśnie te ulepszenia powinieneś mieć, no wydaje mi się, że zdecydowanie większe, nie? Nie mówię, żeby tam od razu razy 15 czy nie wiadomo ileś, ale no raczej takie razy 8, chociaż razy 10 może raczej powinieneś mieć. Tu jakiś w ogóle czarny gemik, to też możliwe, że ci nie lecą, więc na to się nie będę, do tego się nie będę tam czepiał, ale no jednak te ulepszenia tych itemów powinny być jakieś mocniejsze, chyba że planujesz jakieś przebieranie wkrótce i specjalnie nie chcesz marnować tych surek u kowala, no ale nie wiem. W każdym razie to jeszcze zwróciło moją uwagę i teraz już idziemy do kolejnej postaci. Kolejna, dziesiąta i ostatnia już postać tego odcinka. Stwierdziłem, że będę tak około 10 przedstawiał, chyba że na przykład, nie wiem, nie będzie żadnych zgłoszeń, zostanie mi ostatnie 11 albo 12, to wtedy już zrobię wszystko w jednym odcinku. No ale jeszcze tych zgłoszeń kilka mam, jeszcze na spokojnie wszyscy się pojawią. No ale właśnie jeżeli chodzi o tą postać, to już jest dziesiąta w tym odcinku i ostatnia. Jumbo 132, serwer 5, międzynarodowy, 434 level, znowu mag. W ogóle jak sobie wejdziemy do mnie na Discorda, bo tam można wybierać rolę, jaką klasą postaci gramy, to zauważyłem, że jest właśnie bardzo
bardzo dużo magów, najwięcej, no ale nie wiem, może ta klasa się większości podoba, nie mam pojęcia. W każdym razie, tak jak mówię, serwer 5 międzynarodowy napisał tutaj Jumbo, że gra Echo. No i dodatkowe informacje, generalnie konto założone w 2016 roku z kilkoma przerwami do 300 levela, totalnie free to play. Potem co jakiś czas coś kupiłem, ale wszystkie grzyby na lochy przewaliłem XD. Okej, no więc taka tutaj ciekawostka odnośnie Jumbo. Mamy 170 pozycję w rankingu, 169 dokładnie. Napisał, że gra Echo. No tutaj znowu, to co było wcześniej Echo, no to raczej tego wierzchowca bym wymienił na 50%, jeżeli faktycznie tak grasz, no ale nie wiem. No i dobra, mamy Magusia. Ponad 99% klasera, więc jak najbardziej w porządku. No i co tutaj, jeżeli chodzi o statystyki? Może tak, może najpierw itemki. Widzę, że wszystkie ulepszone... O kurde, chciałem powiedzieć nawet brzydziej, ale się tutaj powstrzymałem. Wszystko razy 5, no i broń masz ulepszoną razy 14. To co mówiłem już chyba w tym odcinku, czegoś takiego nie rób. Nie ma sensu ulepszać jednego itemku nie wiadomo jak mocno, a reszty zaledwie po 5. Lepiej jakbyś ulepszył na przykład wszystko razy 10, łącznie z tą bronią, nie? Czy tam razy 9, czy no w zależności ile masz surek, ewentualnie wszystko razy 8, a broń razy 10, coś takiego. Nie ma sensu tak jednego itemku bardzo ulepszać, to tak swoją drogą. No i dobra, statystyki 10800, powiedzmy 11 już zaokrąglimy inteligencji, 3600 wytrzymałości, no to ja bym tu teraz poszedł do około 5000 wytrzymałość, tak szczerze, albo nawet do, tutaj dobił 11000, a tu do 6 około i potem znowu inte, coś w tym stylu. Boczki masz po 2500, prawie 2000 szczęścia, no to już zdecydowanie w to nie wrzucaj. No i dobra, i no tak generalnie no to postać nie ma jakichś mocnych statystyk czy coś takiego, więc tu za dużo nie powiem. Jeżeli chodzi o opis, zobaczmy jeszcze. Okej, mamy Instagramka, mamy tutaj wszystkie jakieś tam top 154, to chyba najwyższe, top pupili 188, 413 twierdzy, tornado 890, 13 piętro 20, a tu kiedy pokonane w ogóle daty, osiągnięcia 77, mamy start, setny level, 200 level, 300 level, 400 no i 500, tutaj widzę, że powolutku do tego idziesz, no ale dobra, postać tak jak mówię, troszeczkę tam poprawisz rzeczy, te ulepszenia, no i będzie jak najbardziej w porządku. I tyle, ja wam pięknie dziękuję za ten odcinek, może nawet wyjdzie troszkę krótszy, chociaż nie wiem, niż poprzedni. Mamy 10 kolejnych postaci, to co mówiłem już na początku, kanał Boty na Discordzie, jeżeli chcecie zgłosić swoją postać do tego przedstawienia, już nie będę się na ten temat rozwodził, wszystko tam macie, wszystko również powiedziałem na początku odcinka. Odcinek nagrywany 8 czerwca, to co już też powiedziałem, no i zapraszam serdecznie i możecie oczywiście pisać w komentarzu swoje opinie, która postać wam się z tych przedstawionych dzisiaj najbardziej spodobała. Oprócz tego wbijajcie na Discord, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, zostawiajcie kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!